Chwała Panu Jezusowi. Kochani, pomódlmy się jeszcze przez jeden moment i będziemy już słuchać słowa. Ojcze, jesteśmy Ci bardzo wdzięczni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa za to, że w ten szczególny dzień dzisiejszy możemy też w tym słowie zaglądać troszkę w przeszłość, aby móc zobaczyć to, co jest przyszłe. Daj nam mądrości i daru poznania, daru mądrości, napełni nas duchem, abyśmy mogli dzisiaj w prawdzie, zgodnie z Twoim słowem, w prawdzie rozważać Twoje słowo, abyśmy byli nim zbudowani, wzmocnieni, posileni. Tak niech nasza wiara wzrasta i imię Twoje niech będzie wywyższone i uwielbione. Amen. Tak, kochani, bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj wraz z żoną i synkiem, gdzieś tam się schowali w odpowiednim miejscu, być na tym miejscu, w ustroniu, w zborze. A tematem, którym chciałbym dzisiaj posłużyć, jest temat taki, jak widzicie tam oto na ścianie, Wieża Babel, historia prawdziwa. Dlaczego ten temat? Dlaczego taki temat? Otóż uważam, gdzieś tam w moich takich rozważaniach, że im bardziej zaglądamy w przeszłość, tym bardziej odkrywamy przyszłość. To jest ciekawe, ale zgodnie ze słowami Salomona, który mówi, nic nowego się nie dzieje na ziemi, zawsze przychodzi to, co już było, dobrze jest patrzeć w przeszłość, aby zobaczyć to, co będzie się działo. I faktycznie tak jest. Wszystko, co przychodzi, to jest nowe oblicze czegoś, co już faktycznie kiedyś było. Dzisiaj będziemy chcieli rozważyć sobie wieżę Babel, a więc tą historię bardzo szczególną, zdawałoby się bardzo prostą. Chciałbym was już przenieść do konkretnego miejsca w Bożym Słowie. Wszystko, co będzie dzisiaj cytowane z Bożego Słowa, też będzie na ścianie pokazane, także czujcie się swobodni, aby tam zaglądać. Jeśli chodzi o tekst Bożego Słowa, to jest to pierwsza księga Mojżesza, 11 rozdział od 1 do 9. Cała ziemia miała jeden język, czytamy w tym miejscu, i używała jednakowych słów. Podczas swojej wędrówki ze wschodu ludzie dotarli do równiny w kraju Shinar i tam się osiedlili. Tam też uradzili, chodźmy, zacznijmy wyrabiać i wypalać cegłę. W ten sposób zaczęli używać cegły zamiast kamienia, a smoły zamiast zaprawy. Następnie postanowili, chodźmy, wybudujmy sobie miasto z wieżą, która sięgałaby nieba. Nadajmy sobie jakieś imię, abyśmy nie rozproszyli się po całej ziemi. Pan natomiast stąpił, aby przyjrzeć się miastu oraz wieży, które budowali ludzie, i powiedział: oto jeden lud, wszyscy posługują się tym samym językiem, a to dopiero początek ich dzieła. Teraz już nic nie będzie dla nich niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić. Chodźmy, stąpmy tam i pomieszajmy im język, tak aby jeden nie rozumiał mowy drugiego. W ten sposób Pan rozproszył ich stamtąd po całej ziemi i tak przestali budować miasto. Dlatego właśnie nazwano je Babel. Pan pomieszał tam język mieszkańcom ziemi i stamtąd rozproszył ich po całym jej obliczu. Tak brzmi tekst, tak czytamy w pierwszej księdze Mojżesza w 11 rozdziale od 1 do 9. Kochani, na sam początek będziemy chcieli, albo podzielimy sobie to kazanie na trzy części. Po pierwsze, skupimy się na pytaniach i odpowiedziach. Kiedy czytam ten tekst, od razu rodzą mi się pewne pytania. Pytania, na które chcę znaleźć odpowiedź. To historia, którą znamy od, albo większość ludzi, większość wychowanych w domu wierzącym, ludzi wierzących, zna ten tekst od, albo te teksty, tą historię od szkółki niedzielnej. Taka jest prawda. Gdzieś tam zapoznajemy się z tymi wydarzeniami już na szkółce niedzielnej. Tak prosta, że stosunkowo rzadko o niej mówimy za kazalnicy. Nie wiem, czy zauważyliście albo tą prawidłowość. Bardzo rzadko o niej w ogóle mówimy, o tej historii. Nie wiem dlaczego. Dzisiaj chcemy się z nią zmierzyć. Kochani, tendencja człowieka, albo nasza tendencja jest, jeżeli chodzi o studiowanie Bożego Słowa, wygląda następująco. Bardzo często pomijamy albo nie rozważamy głębiej tekstów, które wydaje nam się, że już tak dobrze znamy.
Tak dobrze już znamy, że już cóż nowego mi ta historia opowie. Tak dobrze znamy historię na temat wieży Babel, że już tak rzadko się nad nią zatrzymujemy i zadajemy jakieś niewygodne pytania. Rzadko. Dlaczego tak jest? Nie wiem, być może dlatego, że już tak często ją czytaliśmy, iż no taką mamy nieszczęsną tendencję do pomijania już znanych tekstów. Ale im bardziej czytam, albo im bardziej skupiam się na tej historii, to jedno wiem, ona rodzi pytania. Ona rodzi pytania. Nie pomijajmy więc treści, które rodzą pytania, starajmy się raczej szukać odpowiedzi. I dzisiaj będziemy chcieli odpowiedzi na pytania, które generalnie chciałbym tutaj pokazać. Po pierwsze, dlaczego zmieniono technologię? No każdy powinien się zastanowić, czytając ten tekst. Dlaczego, kiedy najpierw murowano z kamienia i zaprawy, nagle zaczęto z cegły i smoły? O co chodzi w tym tekście? Powiedz nam, o co chodzi w tym tekście? Zadajmy pytanie Biblii dzisiaj, niech nam odpowie. Jaki był cel, podstawowy cel budowy wieży Babel? Co było celem przewodnim, motywem tych ludzi? Po trzecie, co było w tej historii grzechem, a co w tej historii nie było grzechem? Tu też musimy mocno spróbować rozważyć ten tekst, aby nie dojść do błędnych i niepotrzebnych wniosków. A można dojść do błędnych wniosków, które skomplikują człowiekowi życie na dobre. Po drugie, będziemy chcieli porozmawiać o współczesnej wieży Babel. To jest ciekawy temat, ale tutaj zadaję pytanie i spróbuję je wyjaśnić. Czym jest współczesna wieża Babel? Czy taka jest? Albo czy ktoś zabrał się za budowę? Jeżeli tak, to kiedy ma zostać ukończona ta budowa? Będę chciał w drugiej części tego kazania o tym powiedzieć. Po trzecie, czy jesteś gotów sięgnąć nieba? Tutaj zadaję tak naprawdę dosyć przewrotne pytanie, bo ta tematyka wieży Babel, ona nas zbliża do powtórnego przyjścia Pana Jezusa i o tym będę chciał zaraz w trzeciej części tego kazania powiedzieć. Kochani, pytania i odpowiedzi. Kiedy czytamy ten tekst, odkrywamy tak naprawdę problematykę jednego z najwcześniejszych wydarzeń po potopie. Czytelnik Bożego Słowa odkrywa, że zaraz po potopie, kiedy wody opadły i ludzie na nowo zaczęli się rozmnażać i napełniać ziemię, zaczęli budować jakieś miasto, cywilizację, zaraz na sam początek spotykamy się z takim wydarzeniem jak wieża Babel. A więc odkrywamy pewną problematykę. Historia ta stanowi dzisiaj doskonałe źródło przestrogi dla mnie i dla ciebie, dla nas, którzy żyjemy u kresu wieków. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, bodajże w 11 rozdziale, mówi, że wszystko, co przyszło na te stare pokolenia, o których czytamy w Starym Testamencie, zostało opisane dla kogo? Dla nas. Po co? Dla przykładu, aby być przestrogą dla nas, którzy żyjemy u kresu wieków. Więc spojrzymy na tą historię w ten sposób. Musimy się nauczyć albo ciągle uczyć, obcować prawidłowo z Pismem Świętym poprzez zadawanie jej pytań. Ja tak cały czas czynię. Kiedy czytam Boże Słowo i dochodzę do momentu, w którym nie rozumiem czegoś, ja chcę jej zadać pytanie. Powiedz mi, o co tu chodzi? Chcę odkryć. Chcę szukać i znaleźć, chcę pukać, aż mi otworzą, chcę wiedzieć. Tak, taka jest moja lektura, albo w taki sposób obcuję z Bożym Słowem. Kochani, te trzy generalne pytania mógłbym zamienić w cztery, które będę chciał już precyzyjnie omówić. Po pierwsze, kiedy czytamy ten tekst, rodzi się w nas pytanie, czy wyrabianie cegły i używanie tego materiału zamiast kamienia było grzechem? No ludzie wzięli się za wyrabianie cegieł i zaczęli murować jakąś wieżę. I nagle Bóg zstąpił, pomieszał im języki, zaprzestano tego dzieła. Czy więc mogę dojść do wniosku, że to jest grzech brać cegłę do ręki i zacząć murować z tego materiału? Muszę sobie zadać takie pytanie, może wydaje się wam bardzo nie na miejscu albo bardzo dziwne, ale ja zadaję sobie takie pytanie. Po drugie, czy budowanie wysokich budowli jest niezgodne z Bożym prawem?
No bo czytamy, że zaczęli budować wieże aż do nieba i stąpił Bóg, pomieszał im języki, zainterweniował, przeszkodził im w tym dziele. Czy więc budowanie wysokich budowli jest niezgodne z Bożym prawem? Na to także musimy sobie odpowiedzieć. Po trzecie, dlaczego używano smoły zamiast zaprawy? To jest trzecie pytanie. Czwarte, co tak naprawdę zaniepokoiło Boga, iż pomieszał im języki? Będziemy chcieli na te cztery pytania odpowiedzieć w trakcie tego kazania, aby rozwiać wszelkie wątpliwości. Po pierwsze, czy wyrabianie cegły było grzechem? Kochani, to jest bardzo poważne pytanie, ponieważ obecnie zgromadziliśmy się w budynku, który jest, jeśli dobrze pamiętam ze zdjęć, cały zbudowany z cegieł. Prawda? A więc może trzeba odpowiedzieć sobie na to pytanie. Po drugie, większość ludzi już dzisiaj nie muruje z cegieł, tylko z innych bloczków. Czy oni może coś wiedzą, o czym my nie wiemy? Należy sobie zadać pytanie również w ten sposób. Może już doszli do jakiegoś przekonania? No oczywiście sobie żartuję, ale chciejmy zadać sobie to pytanie i przeczytajmy jeszcze raz fragment, który zacytowaliśmy wcześniej. Chodźmy, zacznijmy wyrabiać i wypalać cegłę. W ten sposób zaczęli używać cegły zamiast kamienia, a smoły zamiast zaprawy. Następnie postanowili, chodźmy, wybudujmy sobie miasto z wieżą, która sięgałaby nieba. Nadajmy sobie jakieś imię, abyśmy nie rozproszyli się po całej ziemi. Nie wiem jak wam, ale dla mnie brzmi to jak dobry projekt. Mają wizję, mają pomysł, dobry projekt. I kochani, na sam początek musiałbym i chcę zdementować pewien pogląd, ponieważ czy wierzymy w ewolucję, czy nie wierzymy w teorię ewolucji, to poprzez różnorakie media, filmy, reklamy, gazety, internet, bombardowani jesteśmy tego rodzaju obrazem. Ten obraz polega na tym, iż przedstawiono tutaj tak zwaną ewolucję człowieka. Oczywiście te dwa ostatnie są jak najbardziej, można powiedzieć, szokujące, ale też prawdziwe, bo tak dzisiaj wygląda nie jeden człowiek. Przed komputerem, a okazuje się, że następny element albo następny krok ewolucji to już jest tablet albo smartfon, tak? Zgarbiona pozycja. Kochani, dlaczego to pokazuję? Dlatego, że czy wierzymy w teorię ewolucji, czy nie, do tego oczywiście będę chciał nawiązać, to jednak towarzyszy nam gdzieś tam podświadomie taki pogląd, możemy skasować te dwie pierwsze postacie oczywiście, ale wielu ludzi wierzących wierzy, że pochodzimy od jakichś prymitywnych okazów ludzi, jakichś jaskiniowców. I gdzieś tam się rozwijaliśmy stopniowo aż do obecnej cywilizacji. Niektórzy wierzą w ten sposób. Niektórzy wierzą, że Adam i Ewa to byli tacy jaskiniowcy jak Fred Flintstone i Wilma Flintstone. Niektórzy wierzą w ten sposób. Chciałbym to zdementować. Kochani, uważam, że Adam i Ewa i pierwsi ludzie byli znacznie mądrzejsi niż my, którzy tu siedzimy. Nie mieli takiej technologii jak my. Nie mieli takich zdobyczy naukowych jak my. Ale błyskotliwość rozumu, tak czysty rozum, tak pierwotny rozum. To nie była kopia z kopii, z kopii, z kopii, z kopii i z kopii, ale to był oryginał. To byli bardzo mądrzy ludzie. Kochani, kiedy czytamy historię wieży Babel, to ona nie skraca się do takiego oto obrazka, gdzie dwóch jakichś jaskiniowców zastanawia się nad tym, co to jest cegła i czy nie warto jej użyć. Nie, to byli mądrzy ludzie. Ludzie, którzy mieli projekt, mieli wizję i mieli pełną świadomość tego, że jeżeli wezmą się za tą budowę, to im to wyjdzie. To byli mądrzy ludzie. Kochani, historia, o której czytamy, ma miejsce około 100 roku po potopie. Wiemy o tym z Biblii, ponieważ Biblia przywołuje postać o imieniu Peleg, który urodził się w czasach, w których ziemia się podzieliła. Ci czytelnicy Bożego Słowa pamiętają z pewnością ten opis. Takie imię otrzymał Peleg, ponieważ za jego czasów ziemia się podzieliła. To był dokładnie ten moment, kiedy Pan Bóg zainterweniował i rozdzielił ludy tak, iż rozeszły się po całym obliczu ziemi. Za dni
Pelega. Są tacy, którzy wierzą, że Peleg urodził się w czasach, kiedy Bóg rozdzielił lądy wodami, a więc kiedyś być może, niektórzy wierzą, że lądy wyglądały jak jeden wielki kontynent nazwany Pangeą, gdzieś tam się rozdzielił na wszystkie kontynenty, które widzimy i właśnie Peleg żył w tych czasach, bo Biblia mówi, że wtedy ziemia się rozdzieliła. Nie, nie. Peleg żył dokładnie wtedy, kiedy miała miejsce historia wieży Babel. Wtedy to ludy się rozdzieliły. Kochani, ludność nie zaczyna od zera. Potop się zakończył, ale ludność nie zaczyna jakby od zera swojej cywilizacji. Cywilizację, którą czytamy, albo tą historię, którą czytamy, tworzą przynajmniej trzej bohaterowie, którzy przeżyli już jakiś czas. Jest tam Sem, Ham i Jafet, synowie Noego. Oni mają już doświadczenie, oni przekazują swojemu potomstwu wiele wiedzy i doświadczenia. Cywilizacja powstaje na barkach tego, co przekazali im ci trzej synowie Noego. Najstarszy człowiek, który żył wówczas w opisywanej historii, miał 98 lat i to nie był staruszek. On nie miał nawet średniego wieku, on jeszcze nie wiedział, co to jest kryzys średniego wieku. 98 lat to w przeliczeniu na tamte czasy 20-latek. Ludzie żyli około 450 lat średnio wtedy. Jednak nawet gdyby ludzie zaczynali od zera, przyjmijmy takie oto założenie, że ludzie zaczynają od zera, minęło 100 lat. 100 lat wystarczy, aby cywilizacja dramatycznie się rozwinęła. Dam wam przykład. Historia lotnictwa. W 1903 roku bracia Wright na świerkowej konstrukcji samolocie lecą kilkadziesiąt sekund samolotem. Nazwali to samolot Flyer 1. Przelatuje jakiś tam odcinek 66 lat później. 66 lat później człowiek staje na Księżycu. 66 lat. Od świerkowej konstrukcji po wtedy, na tamte czasy, nowoczesną konstrukcję, która umożliwia człowiekowi stanąć na Księżycu. 66 lat. A więc 100 lat wystarczy, by osiągnąć wiele. Kochani, jakby nie patrzeć na historię wieży Babel, mamy do czynienia z postępem technologicznym. Ludzie zamieniają pewną technologię. Najpierw budowali z kamienia i zaprawy, teraz budują z cegły i smoły. Gdyby przyjąć, że wyrabianie cegły było grzechem, musielibyśmy jednoznacznie przyjąć, że postęp technologiczny, rozwój i nauka jest grzechem i czymś, czego Bóg nie oczekuje. Wydaje mi się, że jest to błędny wniosek, bo nawet do wypełnienia Bożego nakazu, aby rozprzestrzenić się po całej ziemi, niezbędny jest postęp technologiczny. Bóg nawet w Księdze Daniela powiedział za pośrednictwem tego proroka, że w czasach ostatecznych wiedza wzrośnie, poznanie wzrośnie, a więc postęp, nauka będzie wzrastać, człowiek będzie, no właśnie, mądrzejszy czy bardziej zasobny w wiedzę. To pozostawiam pytaniem. Był to postęp technologiczny. Kochani, ale gdybyśmy mieli przyjąć, że nauka jest czymś, co przeszkadza Bogu, mielibyśmy pewien problem i z tym, można powiedzieć, Kościół miał w swojej historii wielokrotnie problem. Musimy przyznać pokornie, że Kościół w kwestii nauki przez długi czas sobie po prostu nie radził. Dam wam przykład. Przez około 200 lat od wypuszczenia teorii ewolucji nie potrafiliśmy nawiązać dialogu z tymi ludźmi, którzy tę teorię promowali. Przez 200 lat. Nikt nie potrafił dyskutować z nimi. Więc mamy pewną zaległą lekcję. Kochani, przypomina się mi pewna historia. Ja ją słyszałem z tego miejsca i opowiem. Nie wiem, czy jest to historia prawdziwa, czy wymyślona przez jakiegoś kaznodzieję na potrzeby kazania. Ale oto historię, którą niektórzy z was słyszeli. Pewien człowiek przyjechał do wioski, gdzie było zgromadzenie, gdzie się zgromadzali ludzie, którzy uważali się za wierzących ludzi i stanął na środku, zebrał wszystkich ludzi i mówi tak: mam wiele naukowych dowodów na to, aby dzisiaj zaprzeczyć wszystkiemu, co jest w Biblii napisane. Jednym z przykładów jest historia Jonasza i wieloryba, czy wielkiej ryby. Jest naukowo potwierdzone, że Jonasz nie mógł być połknięty przez wieloryba, gdyż wieloryb ma tam gdzieś za
wąski przełyk i tak dalej, i tak dalej. Pewnie kojarzycie tą historię. Pewien staruszek stanął później po całym tym wykładzie i powiedział: człowieku, gdyby napisane było, że to Jonasz pomknął wieloryba, i tak bym w to wierzył. To nie jest dobra postawa. Wiem, lubimy takie historie. Lubimy takie historie, bo one mówią o jakiejś takiej wierze, która nie kalkuluje, która jest ponad wszystko, wierzę w Boże Słowo, ale to nie jest do końca dobra postawa, bo to jest nielogiczne. To jest po prostu nielogiczne. Nie powinniśmy budować wiary o nonsensy. Nie istnieje taka możliwość, aby człowiek połknął wieloryba. No po prostu nie. Nie szukajmy błędów logicznych. Bóg nigdy nie działa, albo rzadko kiedy działa wbrew logice. Nie znajdziesz kwadratowego koła i żonatego kawalera na świecie. Nie znajdziesz. Bóg nie tak działa, albo nie w ten sposób działa. Boję się, że bardzo często nam, którzy wierzymy, my, którzy wierzymy, jesteśmy wierzący, bardzo często znajdujemy się w narożniku i często, czując zagrożenie, reagujemy w ten sposób, spychając wszystko na tak zwane miejsca ucieczki ze Starego Testamentu. Bóg tak chciał, spycham to na wiarę i tak dalej, i tak dalej. To są czasem nasze miejsca ucieczki. Nie mamy już argumentów, więc się tym zasłaniamy. Ale gdzie są dzisiaj? Albo czemu dzisiaj brakuje wśród nas takiej postawy: szukam, aż znajdę, pukam, aż mi otworzą, zadaję pytanie, dlaczego, aż uzyskam odpowiedź. Świat dzisiaj desperacko potrzebuje takich ludzi, którzy wyjdą i staną naprzeciw wszystkim błędnym teoriom. Wszystkie listy apostolskie, które czytamy w Nowym Testamencie, pisane były przez ludzi, którzy nie bali się krytykować fałszywych nauk. A więc mamy pewne zadanie do wykonania i mamy pewną lekcję do odrobienia. Kochani, Biblia potwierdza naukę. Bądźmy o tym przekonani. Biblia potwierdza naukę, a nie budujmy wiary w oparciu o nonsensy, jak w przypadku Jonasza i wieloryba. Prawdziwa wiara przecież budowana jest na prawdzie. Argument "bo ja tak wierzę" nie wystarczy dzisiaj już w świecie. Należy nieco głębiej, nieco bardziej się przygotować, włożyć troszkę starania. Kościół rzymskokatolicki przez lata zabraniał patrzeć w niebo, żeby ludzie czasem nie poszerzali swojej wiedzy i przypadkowo albo z jakiegoś względu nie podważyli wiary. Ale dzisiaj dzieje się coś odwrotnego. Dzisiaj z kolei idzie w drugą stronę, podważa prawdy biblijne, uznając choćby teorię ewolucji za fakt. Nie wiem, czy czytaliście albo słyszeliście. Oto papież Franciszek powiedział tak: teorie ewolucji i wielkiego wybuchu są zgodne z prawdą, a Bóg nie jest czarodziejem z magiczną różdżką. Tak powiedział papież Franciszek. Kochani, nie wiem, skąd pomysł, aby do stworzenia świata potrzebny był czarodziej z różdżką. Uważam, że Bóg nie potrzebował żadnych gadżetów w postaci różdżki. Wystarczy, że był Bogiem. Wystarczy, że był Bogiem. Nawet jeśli tak naprawdę zastanowimy się nad tym, co oznacza słowo wszechświat, to powinno nas zaskoczyć i zdumiewać. Bo samo słowo wszechświat po łacinie to jest słowo universum, czyli uni, jedno versum słowo. Patrzysz na to rozgwieżdżone niebo i możesz przypomnieć sobie to właśnie słowo. Universum, patrzysz i widzisz, oto jedno słowo, które wyszło z ust Boga. I tak powstał wszechświat. Nie za sprawą czarodzieja z różdżką. Powiem nawet więcej. Trzeba mieć naprawdę wiele odwagi, aby uznać Pana Jezusa za kłamcę. Ponieważ Pan Jezus powiedział, mówiąc o Adamie i Ewie i o małżeństwie, powiedział: na początku tak nie było. Pamiętacie to słowo? Na początku tak nie było. Mówiąc o Adamie i Ewie, o ich małżeństwie, o rozwodach, mówiąc oczywiście do uczonych w piśmie, do faryzeuszy. Na początku tak nie było. Co to znaczy, że Adam i Ewa żyli na początku? Tak mówił Pan Jezus, tak twierdził. Skoro myślisz, że gdzieś przed Adamem i Ewem były jakieś człowiekokształtne istoty, od których wszystko pochodzi albo od których my pochodzimy, uważaj. Bo może to oznaczać, że Pana Jezusa czynisz kłamcą. Kochani,
A więc mamy zdementowany ten pogląd. Budowanie z cegieł wcale nie jest grzechem. Więc zadajmy sobie drugie pytanie, czy budowanie wysokich budowli jest grzechem? Bo przecież chcemy rozwiązać tę zagadkę wieży Babel. Czy budowanie wysokich budowli jest niezgodne z Bożym prawem? Jeżeli tak, to świątynia w Jerozolimie miałaby problem. Ponieważ w tamtych czasach była to jedna z najwyższych budowli, która została skonstruowana przez człowieka. Nie wiem, czy wszyscy wiemy, ale za czasów Heroda, mierząc od początku murów oporowych aż po czubek świątyni, ten budynek był w wysokości 20 kondygnacji. Nic dziwnego więc, że szatan zabrał tam Pana Jezusa, aby rzucić go albo kazać mu skoczyć w dół. 20 kondygnacji. Pomyśl, jak to wysoko. Kochani, więc świątynia w Jerozolimie miałaby problem, gdyby to był grzech, budowanie wysokich budowli. Do dziś budowane są wysokie wieżowce. Ten tutaj, który widzicie tam w rogu, to jest wieżowiec w Dubaju. Najwyższy budynek na razie na świecie, mierzący 828 metrów. W 2023 ma powstać w Arabii Saudyjskiej budynek, który mierzyć będzie ponad kilometr. Jakoś nikt im w tym nie przeszkadza. Pan Bóg nie schodzi, nie miesza im języków, nie rozprowadza ich po całej ziemi. To znaczy, że chyba nie to jest problemem. Albo nie to przynajmniej wtedy było problemem. Zresztą wieża Babel w swojej ceglanej strukturze nijak się miała do tego wielkiego wieżowca. Więc chyba nie o wysokość chodzi tak naprawdę. Więc jeśli nie o to, to no chociażby przypomnijmy sobie fragment, że o tym, że Biblia wcale nie zakazuje nam budowania wież, wręcz przeciwnie, raczej nas zachęca do budowania wież. Pamiętacie, w Ewangelii Łukasza napisane jest, bo kto z was, zabierając się do budowy czego? Wieży. Nie siada najpierw i nie oblicza kosztów, czy wystarczy mu jej wykończenie. Więc Pan Jezus mówi, słuchaj, jeśli kiedykolwiek przyjdzie ci pomysł zbudować jakiś budynek wysoki, wieżę, usiądź najpierw i się zastanów. Innymi słowy, to jest to, co dzisiaj do mnie tak bardzo dotarło i ta myśl, która mnie dzisiaj tak bardzo poraziła. Damian, jeżeli bierzesz się za jakąś robotę, to lepiej zrób to dobrze albo nie rób tego wcale. O tym mówi ta historia. Usiądź, rozważ, bądź mądry w tym, co robisz. Szczególnie jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju działanie i służbę w Kościele. Rób to rozważnie, mądrze i dobrze, aby chwała Bogu była oddana maksymalnie jak najbardziej z tego, co robisz. A więc jeżeli nie to było problemem, to co było problemem wieży Babel? Jeżeli nie cegły, jeżeli nie wysokość, to co, na co jeszcze powinniśmy zwrócić uwagę, aby szukać odpowiedzi? Dlaczego używano więc smoły zamiast zaprawy? To jest ciekawe pytanie i nie wiem, czy ktoś zwrócił na to uwagę. Ponieważ dochodzi tam do, tak jak już wspomniałem, pewnej zmiany technologii budownictwa. Budowano z kamienia, z zaprawy, nagle zmieniono budownictwo, czy technologię na cegły i smołę, a później znowu, aż do dzisiaj, powrócono do technologii zwykłej zaprawy. Dlaczego tak? Skąd ten wybryk? Skąd ten eksperyment? Ci, którzy czytają Biblię, wiedzą, że wcześniej miało miejsce coś bardzo tragicznego. Pamiętacie, mówiłem o tym? Był to potop. Czy pamiętacie, czym pokryta była Arka Noego? Z wewnątrz i z zewnątrz. Była to smoła. Na pewno nie taka smoła jak dzisiaj, bo smoła pochodzi z ropy naftowej albo z węgla, z ropy naftowej, a wtedy jeszcze ich nie było. Po potopie to wszystko się dopiero ukształtowało. Skąd ten surowiec? To był prawdopodobnie tak zwana smoła z drzewa sosnowego. Olej, który był pozyskiwany z drzewa sosnowego, aż do dzisiaj niektóre jachty tym specyfikiem się pokrywa. A więc Noe robił coś fantastycznego. Noe chciał zapobiec, aby arka przesiąknęła wodą. Ona miała być wodoodporna. No więc rodzi się nam pytanie, po co wieża tak wysoka i jeszcze wodoodporna? No to jest pytanie, na które będziemy chcieli odpowiedzieć. Kochani, daję tutaj tylko dwa zdjęcia, abyście byli przekonani o tym. Ja już o tym mówiłem, że prawdziwa replika Arki Noego w Stanach Zjednoczonych, w stanie Kentucky stoi, otwarta dla zwiedzających. Można się tam przejść, pooglądać, jak wyglądała Arka Noego. Po prawej stronie odkryte miejsce lądowania, jeśli można tak nazwać, przez chrześcijańskiego archeologa Rona Wyatta. Wspaniała rzecz.
kiedy zmierzono te odległości wzdłuż i wszerz, odpowiadają idealnie wymiarom, które opisane są w Bożym Słowie jako arka. Więc odkryto tam jeszcze wiele różnych artefaktów, metalowych narzędzi i tak dalej. Także jest to, można powiedzieć, bardzo wiarygodne miejsce. Rząd turecki odseparował to miejsce, oznaczył jako Narodowy Park Arki Noego. Słyszeliście o tym kiedykolwiek w TVN-ie albo w telewizji? Do dzisiaj na Discovery albo na National Geographic słyszysz o niezliczonych wyprawach w poszukiwaniu zaginionej arki i na koniec całego programu dowiadujesz się, że jeszcze jej nie znaleźli. Tak bardzo podsycają emocje. Okazuje się, że już dawno, dawno Józef Flawiusz w swoim dziele pisze jeszcze do dzisiaj. Józef Flawiusz, historyk żydowski, żyjący w czasach Pana Jezusa, którego zacytujemy jeszcze dzisiaj, mówi: do dzisiaj wynoszą z tamtego miejsca różne drewniane przedmioty i rozdają ludziom. A więc oni wiedzieli, że to tam się znajduje. Kochani, idźmy dalej. Dlaczego więc używano smoły zamiast zaprawy? I czwarte pytanie, co tak naprawdę zaniepokoiło Boga, iż pomieszał im języki? Na te pytania będziemy w stanie odpowiedzieć, kiedy zacytujemy sobie Józefa Flawiusza, ponieważ kiedy czytamy Boże Słowo, nie do końca odnajdujemy odpowiedź. Wiemy, że zbudowali wieżę, wiemy, że Bóg pomieszał im języki, ale nie wiemy, co tak naprawdę było problemem tej wieży. O co tam chodziło? Będziemy chcieli zaraz za moment zacytować sobie historyka żydowskiego Józefa Flawiusza, jednego z najwybitniejszych historyków, który opisał dzieje pierwszych ludzi. Czytajmy więc. Trzej synowie Noego, Sem, Jafet i Ham, on opisuje obok Biblii te wszystkie wydarzenia. Urodzeni na 100 lat przed potopem, pierwsi zeszli z gór w doliny i osiedlili się tam. A innych, którzy wystraszeni potopem, bali się stąpić z wyżyn, także zdołali wreszcie nakłonić, by nabrali otuchy i poszli w ich ślady. Owa dolina, na której najpierw się osiedlili, zwie się Senear albo Shinear, jak mówi Biblia. Gdy zaś rozmnożyli się, Bóg polecił im, by wysłali osadników do innych krain, co pozwoliłoby im uniknąć przeludnienia powodującego spory, a uprawiając wielkie połacie ziemi, mieliby obfitość wszelkich płodów. Tak nawiasem mówiąc, wszyscy socjologowie podpowiadają albo potwierdzają, że wielkie metropolie, albo bibliści, nie tylko bibliści, socjologowie potwierdzają, że wielkie metropolie sprzyjają przestępczości, sprzyjają niegodziwości, jeśli można tak starożytnym, starym językiem nazwać, przestępstwom, nierządom i tak dalej, i tak dalej. A więc coś w tym jest, w tym zbieraniu się ludzi w jednym miejscu i budowaniu wielkich, wielkich miast. Ale oni, głupcy, nie usłuchali Boga i dopiero wtedy, gdy zaznali nieszczęsnych skutków tego nieposłuszeństwa, zrozumieli swój błąd. Kiedy bowiem zaroiła się u nich żwawa młodzież, Bóg znowu poradził im, by wyprawili osadników. Oni jednak, mniemając, że źródłem ich pomyślności jest nie łaskawość Boga, lecz ich ludzka moc, nie przyjęli tej rady. A do nieposłuszeństwa wobec woli Bożej dodali jeszcze podejrzenie, że Bóg po to nagli ich do kolonizacji, by na rozproszonych łatwiej mógł napaść. Będę o tym co nieco mówił. To pyszne lekceważenie Boga rozjudził w nich człowiek, z którym się zapoznajemy rozdział wcześniej w Biblii, mianowicie Nimrod. Nabrod albo Nemrod, tutaj nazwany wnuk Chama, który został, tak nawiasem mówiąc, przeklęty, syna Noego, zuchwały mąż o krzepkich rękach. On właśnie przekonywał ich, by szczęście, którego zażywają, uważali nie za dar Boga, ale za zdobycz swojej własnej dzielności i stopniowo zaprowadził w państwie ustrój despotyczny. Sądził bowiem, że jedynym sposobem oderwania ludzi od bojaźni Bożej jest całkowite uzależnienie ich życia i pomyślności od potęgi władzy. Czy przypomina wam to nieco poprzedni ustrój? W niektórych krajach do dzisiaj. Potęga władzy. Tak bardzo komunizm się tak bardzo umacnia, iż jednym z priorytetowych zagadnień tej władzy jest pozbawienie ludzi bojaźni Bożej. A groził również, i to, no, na to zwracam dzisiaj uwagę, że gdyby Bóg chciał jeszcze raz zalać ziemię, potrafi on już sobie przeciw niemu poradzić. Zbuduje wieżę wyższą, niż zdoła dosięgnąć woda. I pomści nawet zagładę przodków.
Pospólstwo ochoczo poddało się nakazom Nimroda, uległość wobec Boga uważając za niewolę, zaczęli budować wieże i pracowali z niezmordowanym zapałem. Dzięki mnogości rąk wieża dźwigała się w górę nadspodziewanie szybko, ale była ona zarazem tak ogromnie szeroka, że patrzącym wydawała się niższa niż była w rzeczywistości. Budowano ją z wypalonych cegieł, spajając je smołą, by nie mogła zmyć ich woda. Widząc to szaleństwo, Bóg nie skazał ich na zupełną zagładę, przekonał się bowiem, że zagłada ich przodków i tak nie nauczyła ludzi rozsądku. Ale wzniecił wśród nich niezgodę, poróżniwszy ich języki, tak że wskutek odmienności mowy jedni drugich nie mogli rozumieć. Miejsce, w którym zbudował wieżę, zwane jest teraz Babilon z powodu owego pomieszania mowy, niegdyś zrozumiałej dla wszystkich po hebrajsku, bowiem Babel znaczy pomieszanie. Tak opisuje te wydarzenia historyk żydowski Józef Flawiusz. Bardzo ciekawe ujęcie i nieco bardziej otwierające oczy na to, co Biblia nam mówi i w jaki sposób to opisuje. A więc mamy jeden z celów. Są różne teorie, ale tutaj również chciałbym podać tą teorię, jeżeli można to teorią nazwać, rozważanie czy rozumienie wieży Babel jako czegoś, co miało ochronić ludzi przed następnym potopem. Kochani, to jest bardzo, bardzo ciekawa historia i tak naprawdę musimy teraz się zastanowić nad tym, co było problematyką albo co tak naprawdę, czego Bóg oczekiwał od ludzi. Bóg oczekiwał, że ludzkość się będzie rozprzestrzeniać. Czy pamiętacie nakaz Boży jeszcze w ogrodzie Eden dany ludzkości? Nakaz brzmiał, będziesz się rozmnażał, zajmiesz całą ziemię, podporządkujesz ją sobie. Zresztą mamy ją tutaj, ten werset wyświetlony. Potem błogosławił im Bóg i tak do nich powiedział, rozradzajcie się, rozmnażajcie, napełniajcie ziemię i podporządkowujcie ją sobie. Panujcie nad rybami w morzach, nad tym, co lata pod niebem oraz nad wszelkim zwierzęciem, które pełza po ziemi. Taki był Boży nakaz. Macie się rozejść po ziemi. Macie napełnić całą ziemię. Człowiek jednak chwycił się innej roboty, zaczął budować miasto, cywilizację, jedno miejsce. Zresztą czytaliśmy ich motyw serca, albo rozpoznaliśmy ich motyw serca. Abyśmy się nie rozeszli. A więc zupełnie na przekór Bożej woli. Zupełnie na przekór Bożej woli. Kochani, czy ostatecznym celem Boga było pomieszanie im języków? Nie. Wiemy o tym, czytając Biblię, że ostatecznym zamiarem Boga było ich rozproszyć po ziemi. A pomieszanie języków było tylko środkiem, który miał temu służyć. A więc w ostateczności ludzkość się rozeszła po całej ziemi i człowiek, jak miał się znaleźć na wszystkich kontynentach ziemi, tak się znalazł. Do dzisiaj jest wielka spekulacja, jak ludzkość znalazła się w Ameryce Południowej, w Australii, w Ameryce Północnej i w innych jeszcze miejscach, ale fakt jest faktem. Czy wiemy, co odkrył Krzysztof Kolumb? Pomijam ten slajd. Wszyscy wiedzą? Krzysztof Kolumb nie odkrył niczego. Taka jest prawda. Bo kiedy dopłynął do Ameryki, to tam już byli ludzie. Taka jest prawda. A więc Krzysztof Kolumb nie odkrył niczego. Tak, oczywiście, mówią nam w szkole, że odkrył Amerykę i tak dalej, ale powiem wam, ktoś inny wcześniej ją odkrył. Tam już byli ludzie. No tutaj jeden z nich właśnie patrzy na nadpływający statek, dziwiąc się, co to za dziwadło płynie po wodzie. A więc tam już byli ludzie. Ludzie się rozeszli, czy tego chcemy, czy nie. Zakładali swoje miejsca, miejscowości, cywilizacje. Na wszystkich kontynentach ziemi. Bóg co chciał, to uczynił. Tak miało się wydarzyć. Kochani, wracając do smoły, wiemy już, że miało to oszczędzić wieżę przed natarciem wód. Taka była niecna, bo taki był niecny plan Nimroda. Kiedy czytamy Boże Słowo, wiemy, że Nimrod był pierwszym władcą, bo jako pierwszy stał się królem Babilonu i innych miejscowości, o których czytamy. To świadczy o tym, że był pierwszym typem antychrysta, czyli globalnego przywódcy, którego ludzkość się spodziewa.
Tak, w tym kontekście jest bardzo do niego podobny. Ale stał się rywalem Boga, ponieważ rzucił wyzwanie na pojedynek. Jeżeli będziesz chciał jeszcze raz zesłać na mnie potop, to ja mam plan awaryjny. Mam wieżę i to okrytą smołą. A więc nic mi już nie uczynisz, drogi Boże. Dlatego lubię mówić w ten sposób, że ludzkość zabrała się do budowy wieży Babel z pięściami w stronę Boga skierowanymi. Z butnym i pysznym sercem. Jeżeli jeszcze raz będziesz chciał, to my sobie poradzimy. Kochani, potop był straszny. Musimy tak naprawdę gdzieś tam usunąć takie wyobrażenie potopu jako historyjki ze słonikiem, żyrawką i hipopotamem w tle, a zastanowić się, co to tak naprawdę było. Potop to globalny kataklizm. Nie zdajemy sobie jednak sprawy, że szacuje się, że przy ówczesnej długości życia ludzi, ich witalności i zdrowia, ci ludzie przed potopem żyli po 1000 lat. Populacja ludności w tamtych czasach, w czasie potopu, mogła, w większości schematów matematycznych, naukowych wynika, że wynosiła około 9 miliardów ludzi. To jest więcej niż teraz. Obecnie jest 7,5 miliarda. To był kataklizm. Zresztą czytamy w Bożym Słowie, że potop miał zasięg globalny. A więc po co Bóg by miał zalewać całą ziemię, jeśli nie na całej ziemi byli ludzie? Niektórzy wierzą, że potop był tam gdzieś miejscowy, tylko gdzieś tam w Mezopotamii i tak dalej. Nie. Ludzkość była na całym obliczu ziemi i Bóg powiedział, zobaczyłem, na ziemi jest nieprawość, na całej ziemi jest nieprawość i chcę wytępić człowieka z oblicza ziemi, z całej ziemi. Potop zalał całą ziemię. Nie wiemy, jak ziemia wcześniej wyglądała, z pewnością wyglądała inaczej, góry były niższe, a więc nie myślmy, że wody musiało być aż tyle, że największe szczyty gór zalała, które obecnie dzisiaj znamy. Potop to był globalny kataklizm, uruchomił ruchy tektoniczne, woda tryskała spod ziemi, płyty się przesuwały, gigantyczne tsunami, trzęsienia ziemi, ruchy lądów i tak dalej. To było straszne. Ludzie ginęli w okropnych męczarniach. Nie nagle przyszedł potop na wszystkich. Około 6 miesięcy trwało, aż woda zalała wszystkie miejsca ziemi. Ludzie uciekali, wspinali się na jak najwyższe miejsca. Czy potrafimy sobie to wyobrazić, jak wiele płaczu, łez, jak wiele było tak naprawdę strachu w tych dniach? Kochani, to skłania nas do myślenia, z jakim Bogiem my mamy do czynienia dzisiaj. Bóg jest i On może ukarać grzech i to robi. Więc jeżeli tak jest, to lepiej biegnij do przystani, do swojego schronienia, do odpocznienia, do oczyszczenia swoich grzechów, którym jest Jezus Chrystus, Boży Syn. Bo to nadchodzi dzień, który będzie o wiele gorszy niż dzień, o którym dzisiaj mówimy, o potopie. Zresztą Pan Jezus mówił, tak jak za dni Noego, tak będzie z dniem przyjścia Syna Człowieczego. Bóg jest święty i sprawiedliwy. A więc tak naprawdę potop był straszny i tu powinniśmy mieć bardzo mocno to rozumieć. Do dzisiaj na dnie mórz, nawet oceanów, odkrywa się struktury jakichś budowli, jakichś miast. To oznacza, że to, co było kiedyś na lądzie, dzisiaj jest pod wodą, a być może i również na odwrót. Świat wyglądał inaczej. Niesamowite połacie zieleni, fauny, flory, do takiego stopnia, że dzisiejsze pokłady ropy i węgla, tak naprawdę dzisiejsza roślinność to tylko 3% tego, co jest pod ziemią. Wyobrażasz to sobie, ile, jak bardzo zielono, jak bardzo bogato i bujnie tutaj było przed potopem. Ale wracając do Nimroda, najwięcej komplikacji i do naszego życia, najwięcej komplikacji w życiu człowiek doświadcza wtedy, gdy nie ma właściwego poznania Boga. Najwięcej komplikacji. Pomyślmy przez chwilkę, do jakich wniosków doszli ludzie. Jeżeli Bóg będzie chciał nas ukarać znowu, a czy Bóg nie powiedział, że już więcej wodami potopu nie zaleje ziemi? O człowieku, czyś nie słyszał o tym, że Bóg już więcej nie zaleje ziemi?
Nawet na świadectwo dał łuk na niebie, abyś w to uwierzył, abyś był pewien. Człowieku, czyś nie słyszał, że 2000 lat temu na krzyżu Golgoty umierał Syn Boży Jezus Chrystus, tak abyś dzisiaj mógł przyjść do Niego, przeprosić za swoje winy i mógł iść czystym i spokojnym na spotkanie z Boga, gdyż wszystkie grzechy zostały Ci wybaczone. Czyś nie słyszał? Tak jak niegdyś łuk na niebie, tak w każdym miejscu dzisiaj stoi krzyż na świadectwo wspaniałego zwycięstwa, męstwa i zbawienia, które przyniósł nam Chrystus Jezus. Ci ludzie jednak nie chcieli słyszeć tak jak dzisiejsi ludzie. Co więcej, ludzkość postanowiła, że dobrobyt i powodzenie będą przypisywać sobie, nie Bogu. Kochani, miałem z tym jakiś czas temu takie głębokie przemyślenia. Kiedy patrzę na to, że mam na stole jedzenie, że mam się w co przyodziać, że w pracy tak jest dobrze, tak mi się dobrze wiedzie, że mogę tak spokojnie żyć, mogę powiedzieć i muszę powiedzieć, że to jest cud, to nie jest normalne. Normalność to jest to, na co zasłużyliśmy jako ludzie, a to, na co zasłużyliśmy, to jest kara i piekło. Ale to, że Bóg nam błogosławi, to nie jest normalne, to jest cud. Cieszę się z tego i z radością przychodzę do zboru, z radością podnoszę ręce, bo wiem, że mój Bóg był dla mnie dobry. Kochani, to powinno nas zawsze podniecać, zachęcać do wdzięczności Bogu. Pomyśl o swoim życiu, o swoim dobrobycie, o swoim błogosławieństwie, o tym, że masz się dobrze w ramach cudów. To, że tak dobrze jest tobie, to jest cud. To nie jest normalne. O, ja to przeżywam. Kochani, oni pomyśleli, że Bóg to jest ktoś, kto bezustannie czyha na ich życie jako przeciwnik. Ale wiemy, że Bóg nie jest przeciwnikiem, jest kimś, kto chce być przyjacielem. Przeciwnik to jest szatan. Bóg pomylił im się z szatanem. Ale jest kilka powodów, dla których Bóg może stać się nieprzyjacielem, przeciwnikiem. Pierwszy z nich jest, albo o pierwszym z nich czytamy w liście Jakuba, 4:4. Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc ktoś chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Nawet Bóg nie staje się twoim nieprzyjacielem, ale ty nim się stajesz względem Boga. Jeśli tylko bardziej pokochasz świat, jeśli dasz się wprowadzić w jarzmo z tym światem i idziesz ręka w rękę, tak samo jak ten świat, stajesz się nieprzyjacielem Boga. Nie ma przyjaźni między tobą a Bogiem, bo nie ma przyjaźni między ciemnością a światłością. Jest jeszcze jeden powód. Bóg się pysznym przeciwstawia, lecz pokornych darzy łaską. Ci ludzie w pysze swojego serca, butnymi rękoma, kładli cegłę na cegle, spajając je smołą, tylko po to, aby udowodnić Bogu, że już więcej nie dadzą się wywieźć w pole, można mu, tak oczywiście nawiasem mówiąc. Nie dadzą się. Mają plan awaryjny. Mają plan przeciw Bogu. Ale Bóg się im przeciwstawił. Zszedł i powiedział, koniec roboty. Tą budowę określam jako zamkniętą. Dalej budowa nie będzie kontynuowana. Pójdziecie każdy w swoją stronę. Pomieszam wam języki. Jest jeszcze jeden powód. Przeklęty człowiek, który polega na człowieku i to, co śmiertelne, czyni swym oparciem, a od Pana odwraca swoje serce. Tak, w tym samym miejscu wiele wieków później stanął król babiloński. Powiedział, oto moje ręce cały ten Babilon uczyniły. Po kilku dniach albo po jakimś czasie ten sam człowiek, który do tej pory jadał najwspanialsze potrawy, jadł trawę jak bydło. Kiedy dziękujesz Bogu za jedzenie i kiedy ktoś cię pyta, człowieku, dlaczego ty modlisz się o to pożywienie? Dlaczego dziękujesz Bogu? Czyż ty swoją pracą to nie zdobyłeś? Odpowiedz mu, gdyby Bóg odebrał mi łaskę, to na drugi dzień jadłbym trawę. A gdyby zechciał mi jeszcze więcej łaski odebrać, to nawet trawy bym już nie mógł jeść. To, że masz jedzenie, to, że masz się tak dobrze, to jest łaska Boga. I to, że On czuwa nad twoim i moim życiem. Kochani, jeden dzień wystarczył dla tego króla. Idźmy dalej.
ponieważ chcę przebiegać do drugiej części tego kazania, to jest krótka część i trzecia, jeszcze krótsza. Kochani, współczesna wieża Babel. Nie wiem, czy wiecie, że konstruowane są dzisiaj wielkie machiny, aby skonstruować tym razem inną wieżę, ale o tym samym motywie serca. Oto przedstawiona rakieta firmy SpaceX, która w 2030 najpóźniej ma przetransportować ludzkość na planetę Mars. Tak, może wydaje się wam to szalone dzisiaj, ale ci ludzie, oni wiedzą, co robią. Oni mają finanse, mają technologię i już dawno zaczęli produkować tego rodzaju machiny. Nie tylko ta firma, obecnie SpaceX, Boeing, Blue Origin, Lockheed Martin, wiele firm prywatnych postawiło sobie za cel, że do 2030 roku, a więc przyszłe dziesięciolecie, ludzkość stanie na Marsie i zacznie tam kolonizować tamtą planetę. Kiedy tak przysłuchiwałem się różnym wywiadom i próbowałem wydobyć tak naprawdę motyw serca, wielu z nich mówiło tak, że życie na Ziemi jest niebezpieczne, ponieważ jesteśmy na jednym globie. I w każdej chwili może się stać coś, co unicestwi całą ludzkość. Więc musimy wszystko zrobić, aby zamieszkać też na innych planetach. Na Księżycu, który nie jest planetą, ale także na Marsie i na innych, jeszcze w innych miejscach. Czy nie przypomina wam to choć troszkę szaleństwa Nimroda? Ci ludzie wiedzą, że nadchodzi kataklizm. Gdzieś jest w sercu człowieka poczucie, że życie na Ziemi dobiega do końca. Że coś się tutaj wydarzy. My wiemy, bracia i siostry, cała Ziemia i wszechświat w jednej chwili w ogniu spłoną. Mówi apostoł Piotr, w jednej chwili w ogniu wszystko spłonie, całe dzieło ludzkie spłonie, zostanie zniszczone. Nastąpi dzień wylania gniewu baranka wobec ludzi, którzy nie przyjęli tego starodawnego przesłania, że 2000 lat temu tak bardzo prawdziwie Boży Syn zstąpił na ten świat i w wielkich mękach kończył swój żywot ziemski, aby dać ci życie. I ten sam baranek zstąpi raz jeszcze, aby wylać swój gniew o wiele bardziej sroższy niż wody potopu. Dlatego, że wszystko zostało przygotowane człowiekowi. Pełna droga zbawienia. Ale ci ludzie, szaleni w swoim zamyśle, w swojej pysze, chcą mieć plan awaryjny przeciw kataklizmowi. Chcą mieć swój plan. Tam będziemy bezpieczni. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to, o czym mówię, przybliża mnie tak naprawdę do zrozumienia albo do przyswojenia sobie myśli, iż przyjście Pańskie jest jeszcze bliższe, niż mi się wydawało. Kochani, kiedy ludzie uparcie budują swoją wieżę do gwiazd, a zegar ustawiony jest na 2025, bo tak naprawdę gdzieś tam celują, ale dają sobie margines 5 lat, gdzieś odliczany jest czas odlotu Bożego ludu z tej ziemi. Tak, tam jest ustawiony zegar. A historia biblijna od deski do deski pokazuje nam ludzkość, która znajduje się tylko na jednym globie, na ziemi. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę kiedykolwiek, ale nie przeczytasz w Biblii, że Pan Bóg przychodzi albo przyjdzie po raz wtóry na ziemię i na okoliczne planety, na których znalazł się człowiek. Nigdzie tego nie przeczytasz. A więc jaki podpowiada wniosek moja logika? Człowiek nie zdąży wyprowadzić się z ziemi. Może będzie próbował, może ktoś tam stanie, jak niegdyś na Księżycu, ale nie zamieszka tam na dobre. Dlaczego? Bo nie zdąży. Przyjdzie Pan, przyjdzie Zbawiciel i każde oko go ujrzy. Tak mówi Biblia. Oko, które będzie tutaj na ziemi, ujrzy nadchodzącego Pana. Czy pamiętacie, kiedy apostołowie żegnali, patrząc w górę na niebo, Pana Jezusa Chrystusa, nagle przystąpili aniołowie i powiedzieli, cóż się tak temu dziwicie i patrzycie, tak przyjdzie z powrotem tak samo. Gdzie? Na ziemię. Pan i Zbawiciel. A więc bracia i siostry, mówię o tych wszystkich dążeniach ludzkości, ponieważ to jest nasza rzeczywistość, takie są wydarzenia obecne, dzisiejsze. Ludzkość robi wszystko, aby zgotować sobie jakąś tratwę ratunkową, aby przed tym, w cudzysłowie, potopem albo kataklizmem uciec, tak jak niegdyś Nimrod, ale powiem wam, Bóg przeszkodzi tym dziełom. W pewnym momencie
będzie słyszalny głos trąby i stąpi Chrystus Jezus. Pan jak zapowiadał, tak stąpi. Jak obiecał, tak przyjdzie. Jak powiedział, tak zrobi, bo Bóg zawsze czyni to, co mówi. I każdy, o kogo ujrzy. Nawet ci, którzy będą gdzieś na orbicie krążyć na międzynarodowej stacji, ujrzą nadchodzącego Zbawiciela i Pana. To jest niezwykłe. To mnie jeszcze bardziej uświadamia o czasach, w których żyjemy. Jeszcze raz to podkreślę, to jest tykający zegar. Człowiek nie zdąży uciec, ludzkość się nie wyprowadzi, nim przyjdzie Pan Jezus Chrystus. Historia Biblia wielokrotnie mówi o tym, że na ziemi będzie człowiek, kiedy Pan Bóg przyjdzie. Jednym z tych fragmentów, i to jest już w zasadzie ostatnia moja myśl, zakończając to kazanie, to rozważanie. Jak widzicie, dotknęliśmy przeszłości, dotykamy przyszłości, a więc robimy to, co w Sylwestra najlepiej można robić. Tak, wiele rzeczy dobrze jest sobie postanowić na nowy rok, ale powiem, co jest lepsze. Lepiej jest te postanowienia wykonać. To jest lepsze niż sobie postanowić tylko. Więc kochani, dotykamy przeszłości i dotykamy przyszłości. Patrzymy w przeszłość, aby zobaczyć to, co się dzieje w przyszłości i wiemy, że Pan Bóg przychodzi. Pan Jezus Chrystus przychodzi. Twoi umarli ożyją. Jeden z moich ulubionych fragmentów, jeżeli chodzi o Stary Testament, mówiących o powtórnym przyjściu Pana Jezusa. Kiedy tak myślę o tym fragmencie z Księgi Izajasza, myślę sobie, apostoł Paweł na pewno inspirował się tym tekstem, kiedy mówił o powtórnym przyjściu Pana. Twoi umarli ożyją, ciała moich zmarłych powstaną. Zbudźcie się, zaśpiewajcie radośnie, spoczywający w prochu. Tak, rosą światła jest Twoja rosa i ziemia wyda Cię niezmarłych. Pójdź, mój ludu, wejdź do swych pokojów. Zamknij za sobą swoje drzwi i ukryj się na małą chwilkę, aż przeminie gniew. Kochani, czy to was nie napawa radością? Oto Bóg zgotował mieszkanie. Pan Jezus powiedział, gdyby było inaczej, powiedziałbym wam. Ale mówię wam jak jest, mówię wam prawdę. Oto idę do Ojca, idę przygotować wam pokoje, mieszkania i jak już to zrobię, przyjdę z powrotem po was i zabiorę was, abyście już byli tam, gdzie ja jestem. Tak powiedział Pan Jezus. Czytamy w Księdze Izajasza dokładnie to samo. Nagle będzie słychać głos, wejdź mój ludu do tych swoich pokoi, które ci Pan Jezus przygotował i zamknij za sobą swoje drzwi, ukryj się. Przed czym się ukryć? Przed gniewem, który ma nadejść. Bo to Pan wychodzi ze swojego miejsca, by dochodzić win mieszkańców ziemi. Wtedy ziemia odsłoni krew na niej przelaną i już nie będzie skrywać swych pomordowanych. A więc ten werset przybliża nas do tematu, którym jest powtórne przyjście Pana. Kochani, jestem tego świadom, że już wiele razy z tego miejsca i na obliczu całej ziemi wielu kaznodziei, wielu Bożych sług, pastorów, głosicieli Bożego Słowa wołało i wołało, Pan przychodzi, gotuj się Boży ludu. Ale jeżeli to się nie wydarzyło do tej pory, to nie oznacza, że to się nie wydarzy. Naszą odpowiedzialnością jest dalej patrzeć na to, co się dzieje na ziemi i wyzywać Boży lud, i nie tylko Boży lud, wszystkich, którzy giną. Schroń się w arce, przyjdź do Jezusa, pokłoń się przed Nim, schowaj się i ukryj w tym, który ten gniew na siebie wziął, abyś w dniu nawiedzenia i przyjścia Pana mógł być ukryty w swoim pokoju, w swoim mieszkaniu. Kochani, to jest wielka wieść, wielkie słowo i uważam, że chyba nie ma lepszego na ten nadchodzący nowy rok, na tą nadchodzącą, jeszcze nie, ale już dużymi krokami nową dekadę. Za niedługo, już w przyszłym roku, jeśli Pan pozwoli, wejdziemy w 2020 rok. Kiedyś wszystkie filmy science fiction podawały datę 2020. Ludzie gdzieś tam sobie już wytyczali granice. Nowa dekada, jestem o tym bardzo przekonany. To będzie coś wyjątkowego. Wiele będzie się działo na ziemi, ale też wiele nieszczęść się będzie działo na ziemi, które będą jeszcze bardziej przypominały nam o tym, że nadchodzi Zbawiciel Jezus Chrystus, Pan i Król w wielkiej mocy i w wielkiej chwale. Niech wam to przyświeca, niech was ta myśl inspiruje na co dzień, prostuje wasze kręgosłupy, zachęca,
chyba nie ma nic tak ważnego. Ja wiem, że czasami zajmujemy się tyloma różnymi rzeczami, ale wiecie, czasem przejmujemy się wieloma rzeczami, które nas tak bardzo nurtują, denerwują, martwią i tak dalej. Ale nadchodzi dzień, w którym to wszystko przestanie mieć znaczenie. Przestanie po prostu mieć znaczenie. Więc może warto zacząć żyć tą perspektywą. Myśleć o tym, co w górze, bardziej niż o tym, co w dole. Czekać na naszego Pana i Zbawiciela. Tego życzę nam wszystkim, jak tu jesteśmy. I błogosławię was z całego serca. Aż spotkamy się tam u stóp Pana Jezusa wszyscy razem. Amen.